Dziś porozmawiamy z Kamilem Butrynem i Łukaszem Zaborowskim, reprezentantami pięcioosobowej ekipy z naszej szkoły, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie na innowację techniczną wspierającą rozwój gospodarstw oraz obszarów wiejskich. Może powiecie nam pełny skład grupy? No to my tutaj obecni, Jakub Budny, Adam Klepczyński i Mariusz Mitkowski. Powiecie nam może, jak brzmi w ogóle pełna nazwa tego, co stworzyliście? Inteligentny system nadzoru upraw roślin szklaniowych. Skąd się dowiedzieliście w ogóle o takim konkursie? O konkursie dowiedzieliśmy się od pani Wiśniewskiej, Beaty Wiśniewskiej, która uczy nas PP. Ona nam przedstawiła cały konkurs, jak, na czym ma polegać, no i my zrobiliśmy, skonstruowaliśmy i mamy. Kto wpadł na pomysł skonstruowania szklarni? No to SOR Zimnowrocki nam powierzył taki pomysł. A wy tylko wcieliście go w życie? Znaczy tylko. Długo wam to zajęło? Zeszło nam się około miesiąca niecałego. Czas nas gonił, żeby to zaprezentować. Żeby zaprezentować, a sam projekt, rozpisanie projektu, bo czytałam, że najpierw musieliście wszystko rozpisać, zaplanować, przedstawić i dopiero potem skonstruować, tak? Tak, zgadza się. Najpierw musieliśmy to zrobić w formie pisemnej, przedstawić, jak to będzie wyglądało, następnie zbudować szkielet, no i jechać do Warszawy na główną prezentację i zaprezentować nasze zdolności. A ile szkół brało udział w tym? Ogólnie w pierwszym etapie zgłosiło się około 20 szkół, z Mazowsza, z czego zostało wytypowane 8 szkół z całej Polski. No i z tych 8 szkół stawili się wszyscy na prezentacji i pierwsza, najlepsza czwórka została nagrodzona. Możecie zdradzić czym? No nie wiem, czy powinniśmy się chwalić, ale na całą grupę została wyznaczona nagroda w kwocie 3400 zł. To trochę poszaleliście. To może opowiecie, jak ta szklarnia działa? No to system jest oparty na mikrokontrolerze Arduino, który sami zaprogramowaliśmy. I on steruje temperaturą, wilgotnością i nawadnieniem gleby. Macie jeszcze zamiar dalej coś z tym robić? Mamy zamiar rozbudować to o jakieś dodatkowe czujniki temperatury czy wilgotności gleby i jakiś wyświetlaczek mały, żeby było wszystko wiadomo, jaka jest wilgotność, temperatura w środku panująca. Czyli udoskonalenie po prostu. Tak, oczywiście. Stop.